Dzień dobry, szanownym widzom. O ile ich mam, tych widzów? To jest, jak widzicie, już szósty odcinek z ROM 2 Total War. No, ja dowodzę słynną Spartą. Chciałbym wspomnieć, że... między odcinkami tak, zrobiłem sobie 20 tur takich samodzielnych, można powiedzieć, 20 tur samodzielnych. Uzbierałem kasę i, drodzy widzowie, jest tak, mamy z Rzymem. Już wam mówię. Wisk, umowę handlową i pakt o nieagresję, to tak, takie. Oni sami mi wystosowali umowę handlową. Czy nie? No. No to ja przyjąłem. A potem jeszcze pakt o nieagresję. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale... Dobra, jak chcą, to proszę. Sardesi, tutaj umowę handlową, to mi bardzo nie pasuje. Tak to mi strasznie pasuje. Mamy nowych sąsiadów z Kordysków, ale oni na razie nam zbyt wielkiego zagrożenia nie robią. Getowie, to wiecie, poprzyliśmy tutaj tą prowincję i jesteśmy jakby sąsiadami tych, o, państwek. Ale, co innego, zaraz, przecież o co tu sobie chodzi, przecież tu jest jeszcze tą część miał, nie? No, oni mnie strasznie lubili. I tu nagle BUM! Wojna była wypowiedziana. Wojna się zrobiła. I... Nie wiem czemu, ale... Osadę mieli wolną. Nie była ona zajęta, rozumiecie to? Nie była zajęta osada. A jak nie była zajęta, no to... Łatwo się domyślić, o co chodzi. Jak nie była zajęta, no to ja to wykorzystałem. Wziąłem, o! Tą armię, którą tu widzicie. Zaraz co ja nie mogę. Widzicie, zagadałem się i źle zrobiłem. Zamiast ich przesłać tu, no to ja se tam wróciłem. Geniusz jestem. Niestety, szkoda, że te całe koszary nie dają takiego uspokojenia wśród ludności. Jak wyjdziemy, to będzie minus 15. Ale już się przygotujemy. W tym odcinku chciałbym zaatakować za wszelką cenę Macedonię. Jak mi się tu armia zrobi, to będziemy mieli 20, 31, jeszcze dorekrutujemy parę jednostek, wynajmiemy, a potem będzie wielka niespodzianka. Ale to już później. No, uzbierałem trochę kasy. Wracając tak do zbierania kasy... samodzielnego grania tych 20 tur. Miało być 7, ale 20 zrobiłem. Uzbierałem kasę. Oulej. Wycofaj się, wycofaj na swoje tereny. O. Udało nam się uciec. Przynajmniej wiemy, co tam mają. Tak, zdążyłem, spojrzeć, zdążyłem. Spokojnie. No, uzbierałem te ponad 20 tysięcy, tam chyba było niecałe 30 z hakiem, czy coś takiego. Odrysowie tu mam pomóc. No to będzie bomba. Bomba. Jak odrysowie nam pomogą, będzie spoko. Uzbierałem i tak przekupiłem Knos. I chyba Rzym przekupiłem, ale nie jestem pewien. Zaraz spojrzymy. Popatrzymy, dowiemy się. Proszę się nie denerwować. Co to jest? Niedobór zapasów. Gdzie? 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 Jeden z twoich urzędników twierdzi, że jego ziemie są jałowe, żniwa się nie powiodły, a rolnicy boją się... Ła, matko. No to chłopie, kupujesz nawóz. Już. Nawożenie. Takiej sytuacji jeszcze nie miałem, przyznam szczerze. Czekaj.
Działo. Super. Mamy gdzie? Gdzieś to tam. Dobrze. Mamy trochę kasy. Zadłużę się. Najemnichoplici. Weteranów. I piasek strzelających. No i przewaga jest wielka. Wygramy to. Wygramy, panowie. Więc widzimy się już w walnej bitwie. Albo nie, czekajcie. To jest lekka winda. Drabinę 4, nie? No to widzimy się w bitwie. Hejka. No. Witam. Witam. Już w bitwie. Podzieliłem swoje siły tak, żeby... O, nie od tej strony. A, to super. Czyli na marne. Dobra, zatrzymamy to chwilę. Oszukamy grę, w skrócie mówiąc. Komputer czyli zaatakował tam, gdzie nie trzeba. Okej, wy tu, wy tu. Wy pchacie się lekkim marszem. Tu, wy tu. Obwody strzelające, macie się pozbyć tych. Tych, a wy pomagacie tym. Jak już mam konnicę strzelającą, to wybiegł się tu ognistymi. Ale ładnie to jest wszystko zrobione. Prawdziwa grecka osada. Tylko że trochę zrujnowana, chyba. Pokażcie się. Wy myślicie, że Spartą pokonacie? No wyłacie, co? Jedźcie. Mam was gdzieś. Dobra, dobra. Przestanę się bawić. To się źle się skończy. Okej. Wy tu. Wy tu. Jednostki strzelające. Pozbyć się tych. 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 I wy pomóżcie tych. A te jednostki mają się przesunąć tu. A te jednostki tu. A generał co tam? Łup! Aha, dobra, spoko. Już nie wiedziałem, ale mogę spokojnie. Ale trochę ladzie, bo jest dużo jednostek. To wiem na pewno. Wy będziecie wow. Trochę dużo tego. Wytworzycie obwody. Tylnym. Nie wiem, głupota. Ale. Ej. Chociaż. Wiecie co? Na wzgórzu. Co to jest? Moloński. Jest konnica, więc wy jak najszybciej mi tutaj się dostańcie. Sparta! Hoplitae phalanx! Thank you.
A z drugiej strony jak tam? Wam idzie. Za duże przeciążenie komputera. Tyle wam powiem. Patrzcie, tamci są na wybrzeżu i nawet wsparcie nie wyślą swoim. Ach, to chamy jedno. Jak to? No. O, halo. Co? No pchać mi tam drabinę. Raz, dwa, raz. To jest spartańska moc. Przepraszam jeszcze raz za to nagrywanie. Na chodbitkę. Jeden zginął przez ten czas ostrzału. Ale trochę to nie fair, bo strzelają palącymi strzałami. I zaraz zacznie się szturm na mury. Po tej stronie jak tam wam idzie? Co? To jest strona... O, po tej stronie już. Pięknie wchodzą. Nasi wchodzą, tamci schodzą. One of our units has used all its ammunition. Trochę żałuję, że rozdzieliłem. Ale mój błąd. Ła, piękne płanko. Wbijać im się na muły. Wbijać. Po tej stronie tak samo. A czyżby się wycofywali? To hańba dla was. Posiłki nasze przybyły. A tu jest nasza kawaleria. Tylko... One of our units has used all its ammunition. Mogłem mniejsze straty ponieść, ale...
Starsza jazda nasza zrobi na nich wielkie wrażenie. Możemy tak to rzeknąć. Jeśli wy się nie wbijecie, to ja was ukatrupię. Drabina się pali. The men are wavering. Javelin men. Spartans. Understood. Glory. It's double unit has perished. Cio! Ej! Jedźcie z takimi żołnierzami. Ja im płacę, a oni się bawią w ciuciubawkę. Ty, co się tam dzieje? Wycofujemy. Dobra, wy tych. A, wbiliście się na murę, jak przecudownie. Czyli Macedonia upadnie. I to jeszcze w tym odcinku. Tylko jest mały problem. Nie mogę znaleźć dobrego ustawienia kamery. One of our units has used all its ammunition. Nie mogę przebiegnąć z żołnierzami. Rozumiecie to? Nie mogę przebiegnąć. A mogę... Ej... A tu, to. Czyli kawaleria tutaj mi się nie przydało. O, więc... No. Super. Ej, to. No zdobyć mi te mury. Generał. Bojowy rytm. A to nie to. Trochę ci... Niby małe zagrożenie, nie? Ale walczyć nie umiem. Tam się zmęczą nadal z jedną jednostką. Cool. Czekaj, mur kopytu. Okrzyk bojowy.
Chłopaki! Mam pytanie. Co wy robicie? One of our units has used all its ammunition. No to super. O, rankę sobie wpiję. Ja nie mogę. Jeszcze to przegram, nie? Jeszcze to przegram, nie? Ja nie mogę, jeszcze to przegram, zobaczycie. Takie słabe jednostki opierają się nam silnym Spartanom. Stąd potrzebowałbym biegusiem na mury. Jest, nareszcie tam padli. Padły ich mury, nareszcie. Kolejny oddział padł. A tak. Sexy. Okrzyk bojowy. To jest rzeź normalna, to jest rzeź. The battle is turning in our favor. No. Wy czemu giniecie? Wycofać się tu. A wy, Spartanie, wygrać możecie z tą jednostką. Nadamy tyle, ile możemy. Tu jest trochę parę. Ile wy macie tych perków? A, czy jest grupy jeden? Tak mało jednostek zostało, że... Trzeba smucić mi się. Psy... Wypuścić... Puścić ciekłe psy! Bez przeciw. A wy co się tak kapicie? Dobra, wygrana, ale bardzo duże straty ponieśliśmy.
Gdzie moje psy? Nie. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Yes, Commander. By your command. No to bijcie się z nim, ma zagrożenie, nie? No to bijcie się. O, no dobra, to niech cała kawaleria się ustawi tu. O, tu, tu, tu. Ale i tak polegną. Chyba cały odcinek będzie tylko poświęcony. Jeśli to przegramy, to oni są słabeusze. Cały ten oddział do przodu, aby się tutaj utrzymać. Zabijcie tych krucałów! Ja nie mogę. Nie wiem, czy oni udają takich niekompetentnych, czy... O! Chyba walczy. Bijcie się od tej strony. A wywalczcie z nimi. Jak już się związaliście walką, no to... Tak wolno. Centrum im padło. Trochę chyba niepotrzebnie zwalnąłem aż tyle kasy. Ale mówi się trudno. No pozbądźcie się i... Co ich aż tak dużo, że co? Czy co? Znaczy się. Na procarzy, wjechać w nich, wjechać, wjechać! Dżum, dżum, dżum. Dobra, no i konnica, rozszarpać ich. Nareszcie, geniusze! Nareszcie udało się geniuszom. Jak mam być szczery, drodzy widzowie, to chyba po bitwie będziemy mieli większe straty niż oni. To się tak czuję.
I do ataku. Ale zamieszczania na tych murach. Oj, utrzymują się chamstwo. Patrzcie, koni łucznicy są... A z tymi dużo zagrają lepiej, nie? Koni łucznicy są lepsi od tych piechurów, można rzec. Wyzwiążcie ich walką. Wyrzućcie się na generała. A niech uciekają, mam to gdzieś. Wszyscy na generała. Robimy zrzutkę, panowie. Zrzutkę, można rzec. To jest zrzutka i tyle. Chcę zobaczyć moich szarżujących konnych. Palantine Cavalry! Citizen Cavalry! Up for glory! Na murach czysto? Czysto. To zajmijcie się nimi. Our general is under attack. Dzięki za info. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują oficery. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują oficery. No i jeden oddział został do murów. Nie mają teraz szans z nami wygrać. A i generał, czemu nie pada? To jest konnica najemna, więc nie guzik obchodzi, co się z nią stanie. No i zaszli ich od tyłu. A to jest ten pół dowódca, spoko.
kolejka. To jak wam idzie walka? No nic mi wbija, ale ta cała najmina więc... Ale to trochę taki wstyd. Mieli mniejszą ilość ludzi, ale... obronili się. Walczyć! Do ostatniego żołnierza. Zaczekajcie. Okej, okay, ustabilizowała się. A, jeszcze jedno chciałem rzec. Tutaj zmieniłem jakość grafiki i tak dalej. I te wszystkie rzeczy, jakie mogłem pozmieniać. Prawda? I mam nadzieję, że teraz to dużo lepiej pójdzie. Teraz my, Spartanie, pokażemy. A ile was tu jest w ogóle? Siedem. Nie, ja mu... Czekajcie, czekajcie. Moich żołnierzyku. Gdzie oni są? Tu. Nie? Pokażcie mi mury. O. Patrzcie, jak ich ściskamy tą walką. Co mi bierzemy? Dobra, to te dwa oddziały. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. But engage! Widzia hoplic. A wy czemu z nimi nie możecie wyjść? To jest duże zagrożenie. Walczcie z tymi. Też jest duże zagrożenie. A ci? Patrzcie. Ilu was jest? Sześciu. Sześciu jeszcze chce im się walczyć. To jest spartańska moc. To jest spartańskie brzmienie. O, balistyków mamy. Ale za to nam się oddziały nieźle tam po ekspią. No matko, kolejny oddział cały. Oddział poległ. Tamta dzielna szóstka. Która tak dzielnie walczyła. Ale się nie dowalczyła. Napór... Nie... O! Drugi oddech dla tych... O! I padli! Wszyscy dezerterują! Victory!
Panowie, victory! Wygraliśmy! Jeśli mogę tak to rzec, bo... coś jeszcze nas tu trzyma, ale co? A bo dobra, wiem. Przyjmijcie to. I chyba już, powinniśmy wygrać, nie? Szybciutko. O, i kupon i... No dawaj, zabić, dobić! Our general has fallen. Ten... A mnie guzik obchodził. Wiem, wredny jestem. Ten jest najważniejszy. Najważniejszy. Zrozumieliście? Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Yep, for glory! Commander, as you command. For glory! Advance at speed! Orders understood! No i padli. A murach. Ja nie mogę. Królewscy Peltaść trzymają się dzielnie. No to szacun, goście. Zobaczcie, co zaraz robimy. Bijcie im się w plecy. O, a wy przyjmijcie mi punkt. I wbieg. Zobaczcie teraz. I konnica, i włócznicy zbiją mi się pięknie w plecki. I o tu! Już powinni stchórzyć. Teraz zobaczymy, jak spadają. A. No. Czyli zwyciężyliśmy. I jak przyjmiemy ten punkt, no to... Arrivederci Roma! Arrivederci Roma! Koniec. I chyba na tym skończymy odcinek, coś tak sądzę. Albo po prostu zadbamy o... ekonomię i wtedy skończymy. No. Pozytywnie. Wiesz, czy zdążymy tą bramę przejąć?
Musimy teraz tylko zaczekać, aż punkty spadną. We have captured the gates. Jeszcze 120 punktów. Nic tutaj nie muszę robić już praktycznie. Lekka pantera artyleryjska. Już nikt nie robi. Nikt nic nie robi, nikt nic nie robi i nikt nic nie robi. Ja mam dużo większą ilość jednostek, ale... Tchórzyła przeze mnie, można powiedzieć. Szkoda, że tak dużo punktów mają, bo my musimy teraz czekać, ale wiecie co? Ja się z wami zobaczę po bitwie, zobaczymy wyniki i wtedy może coś porobimy. Hejka. Co się... O, chyba coś narobiłem. Ale zobaczmy filmik. Narobiłem. Pozbyłem się króla własnej frakcji. To chyba jeden z głównych bohaterów. Siła, ten stratek, ten przywództwo. Jak będzie ten? Nie dojdziemy. Osiem oddziałów. Minus jeden, bo oddział wroga na naszych ziemiach się pojawił, tak? Ale zobaczmy, czy możemy coś zbudować. Tu nic. Czekajcie, mamy bibliotekę. O. No to dobra. Wierny tu. O, co? Halo? Ej, widzicie to? Aha. Gra mi się spukowała, ale spoko. Dobra, nie narzekam. Trochę nie rozumiem czemu, ale... No, nie rozumiem, czemu mi się gra spukowała. Albo nie. What? Gdzie to był ten... Gdzie ten what? O, tu. Napolenia. Nic. Teraz sprawdzimy na... W
wojnę, Macedonia nas zaraz wyginie. Galacja nas nienawidzi. Z nimi będziemy mieli wojnę. Kimeria, tak sobie. Czekajcie, umowa handlowa. Z nimi nie chcę wojować, więc... A niech strat. Welcome and the peace of Pharaoh. Oni są osamotnieni w walce. Niedługo ich tam wesprzemy. Enter friend and speak. You speak. Pakcik. Your words. Dyskalacja mnie. Cytowe królewscy. Greetings to you. I trust you come with honorable words. I do not think of. Zależnie. 3120 na turę mamy teraz. Drodzy witaj. No albo dobra, powiem o co chodzi. Ale to już na następnej turze. Zaatakujcie. Zabijcie jeńców. Co jest grane? My tutaj prawie ze wszystkim, z kim można handlujemy, ale coś mi się zdaje, że niedługo to się skończy. Coś do ładu, tutaj 4, 2, 3... Damy święty gaj. Trochę to kosztuje, wiem. Dobitka. No. Nie mają szans, żeby tam... Zabić jeńców. Finding shelter. O. Będziemy atakować w nocy. March until your feet bleed, then march some more. Mam nadzieję, że moi sojusznicy nie chcą mnie zdradzić.
Dobra, te trzy oddziały. Zostawcie mi o tych. Zabić i... Agresja. I siup. A nam dziewięciu im cała oddział. Tak, czekajcie, co jest? Zarządziłem. A to, no. Wiem już co zarządziłem. W dużej chwili. Dwa oddziały. Nie opłaca mi się. Ale nie. Bastardowie. Greetings! Speak plainly and without idle purpose. I am so. A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Be like a spear and have a point. I can sense them. Dobra, całą kasę mi damy naszą. You have some. To jest umowa handlowa. No. I to nam się zwróciło. I teraz mamy... No. Tylko 200 różnicy, ale... Co tam? Najważniejsze, że taki dochód mamy. Partia, Arvenowie, Galacja, Bojowie... Ja specjalnie daję te umowy handlowe, bo wiecie, chcę mi się na wszelki wypadek zabezpieczyć, żeby oni mi tam nóż w plec nie wbili, bo to jednak będzie nieprzyjemne. A ja tego bardzo bym nie chciał. Dzielnica biedy. To są ma szczepnicy, nie? A nie. Koszar hobbitów, zwracam. Tutaj jest mały garnizonek. Pozbądź mi się tego. Zrekrutujmy jeden oddział tego. O, tych. No. Zobaczmy, czy jeszcze z kimś można by pohandlować. Lubię strasznie. Zobaczmy, kto nas lubi, a kto nas nie lubi. Lubią. Nie lubią. Co ja zrobiłem? Tak i siu. Jedna, druga, trzecia, czwarta, pięć frakcji nas nienawidzi. Ale to oni zaraz będą podbici. The guards will have me listen to you, but do not pass the day. I do not. Czekajcie, jakbyście dostali ode mnie tak tyle kasiory. Byście się stali mniej agresywni. Jest umowa handlowa. A wy jesteście na mnie tacy sobie. Wasz tam getów się nie muszę bać. Bo wy mi nie nadskoczycie, tylko tych muszę pilnować. O tych muszę się bać, bo... zapomniałem o tym. Mogę dać jednak do skarty. Thank you.
A to będzie parę tur takich spokojnych, bez ekspansji większej. To wise woman and the spirit of a treaty, and our elders. Ye have them. No, to jest to. Przepraszam. Dobra. Napotkano frakcję Mnie lubicie. Well met, friend. Sit and let your words move me to anger or agreement, as you wish. No, jak widzicie, mamy duże poparcie. Można tak to rzec. Wolkowie, wy tu jesteście. Jeszcze, no, ja jestem idiota, miałem tych sprawdzić. O, tych miałem sprawdzić. Greetings to you. I trust you come with honorable words that I can hear kindly. This is fair. Ni oni. Dobra, jeszcze trochę kasy wam dam. To jest taka rozrzutność. Ale dobra. Teraz powinien być bezpieczny i jeszcze więcej kasy nam przychodzi, widzicie? Mamy teraz 4125 natury. Więc to jest takie. Może nieudawanie. Nieudawanie, że. Jesteśmy mocarni, tylko pokazujemy, że dajemy radę wytrzymać. To dzięki są. Ten odcinek będzie chyba krótki, ale... Ale dobra, powiem wam... Bo ja się wyrazić dokładnie nie mogę. Okej. Powstaje pont. Powstał, no to super. Oto, a tu zbudujemy... Do ładu, ale... Nie. Otworzę mapę i patrzcie. Tu jesteśmy nie. My, nie? I mi chodzisz, bo ja chciałem się zabezpieczyć od tej całej strony. Od tej, prawda? Żeby mieć po prostu. Żeby być bezpiecznym od północy. Północny zachód. Wschód. Południa mi kno z broni. Jakby co to mi pomogą. Bo tak naprawdę mnie interesuje ten cały wschód. Ujmę to tak. Będą... Ja wiem, co tutaj czeka na mnie, ale... Nie będę wam tego zdradzał. Widzicie, getowie mnie nienawidzą. A jak nawet mnie zaatakują, to muszą przejść albo przez odrys, albo przez kordysków. Więc nie ma takiej możliwości, żeby przeszli tak... Nie zauważeniem. Nie rozumiem, czemu wy się buntujecie.
Jeszcze jedna tura. Zrekrutujemy wojsko, no to już będziemy kończyć. Przepraszam. Ja się boję tych odrysów, bo oni tam stoją i tak... Niby nic nie robią, ale mimo wszystko wiecie. To zawsze jest... ryzyko. No, dawać. Okej, zbudujemy. Podziała wojna. Pont Galacja. Pont. A na frakcję Pont. Czekajcie, jak tu, to nie dojdę, prawda? Ale mogę zacząć rekrutować. Tu mam jazda tarecka. Obywatelska. Dzielacie od tych. O, spartańskie falangi. Oni są dobrze. I dobra. I to co? Jeszcze jedną turę. Czemu? No bo... ja chcę... jakby to powiedzieć... przy was... pokazać wam, że ja uczciwie gram. Bo... na serio. Ja nie miałem czegoś... takiego. 20 tur zrobiłem, prawda? Zrobiłem sobie save'a. Cik. Wyłączyłem grę. Ale teraz, przy was... nie mogę uwierzyć sam, to co widziałem. Takie coś... to jest niemożliwe. Że takie coś, ale... wiecie, jak to się zdarzyło, to ja nie narzekam. Jak dają, to trzeba brać, nie? Co ty jest? Opracowana technologia. Intryga. Tego wybierzmy. I tak ja nie użyłem tych dygnitarzy. Może jestem taki zacofany, ale... musimy w jazdę pójść, bo... co to mi daje? O, i teraz będziemy szli tylko w tą stronę. Co się stało, że... o, nie wiem. Dwie tury. Dobra, pozwólcie, że jeszcze te dwie tury zrobimy. I będziemy już maszerować. Troszkę głupio zrobiłem, że... głupio teraz robię, że mało tych jednostek strzelających mamy, ale... przyda się. Jak wspomniałem w tych pierwszych dwóch odcinkach. Chyba. Albo w trzech. Jak grałem sobie tam za pierwszym razem, to spotkałem nację Kapadacja, prawda? Spotkałem, ale wiecie co było? Ja cudem z nimi wygrałem. Oni mają... my ancestors have spoken well of you, and so we offer a treaty. The worthy make the talk and be... szpieguś nam umarł.
Albo nie, czekajcie. Żywność, gospodarka. A ja chcę na przykład... Dobra, niech będzie to. Niech będzie fontanna. Jeszcze jedna tura. I w następnej turze ruszamy do granicy i kończymy. Obiecuję. Wiecie, mamy już tam drogę wyznaczoną, że handlujemy z nimi. Spoko. No i drogę morską mamy. A, bo nie wpłynęli na głębokie morze. Tam jest pont? A dobra, nie masz. Musimy wzbogacić się. We hunger for battle. Ready for orders. Destination reached. Your next command. Faster, damn you all! Advance! Get to it, men! Tutaj musimy dojść. No i drodzy widzowie, tutaj się pożegnamy. Jeszcze tutaj dwa oddziały włóczników. Dobra, trzy, jeden oddział ten. Jako taka milicja, po prostu. A tu jest poczcie, czemu spodo? Jeszcze coś zobaczymy. Egipt. Be welcome, friend of Egypt. And speak. Ej, idźcie. Z wami takie gadanie to. Prawie ze wszystkimi handlujemy. Ja tyle wiem. A czekajcie. W Atenach. O, ile oni kosztują. Matulu. Horus. Arystokratka i szpieg. Kobieta szpieg. Czerwień. Dobra. Więc tutaj się żegnam. Hej, cześć i czołem. Nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Na razie.